Nie chciałem, ale z takiego poczucia obowiązku kronikarskiego wziąłem się za Przegrywa. No i takie moje szybkie wnioski na sam początek. No cóż, lewacy nie wierzą w teorię ewolucji, nowe nie znałem. To znaczy, wierzą nauce tak ogólnie, ale jeżeli chodzi o naturę ludzką, to zawsze tam z tyłu musi wychodzić czysta tablica, bo nie jest możliwe, żeby cokolwiek w nas tkwiło w sposób taki wrodzony. A już z samego sposobu funkcjonowania chłopaków widać, że struktura Przegrywu jest mimo wszystko męska. Mają hierarchię swojego Przegrywu, tworzą grupy, rywalizują w nich, kto będzie największym Przegrywem w tym wszystkim. Robią to, co zawsze robią chłopaki, tylko w tym wypadku to prowadzi do spirali wzajemnego napędzania się w byciu w dołku. Niektórzy próbują z tego wyjść, ale no, w dużej mierze jest to środowisko napędzające się w byciu pod kreską. I właśnie w tej rywalizacji plus pewnie założeniach Red Pilla będą widzieć problem chłopaków, gdy tymczasem to, co ich tam spycha, to nie jest wada mężczyzn natury ludzkiej, tylko cecha. I ta cecha byłaby dla nich pożyteczna, gdyby się troszeczkę warunki zmieniły, gdyby mogli te instynkty, które w nich tkwią, chociażby instynkt dominacji, gdyby mogli go realizować w jakiś bardziej pozytywny sposób. Recepta pod tytułem "możecie być słabi, bądźcie mili" nie pomoże. Nie w tych warunkach, które mamy.